Dzień dobry, witam serdecznie. Widzę, że już wszyscy Państwo jesteście. Mam nadzieję, że jeszcze kolejne osoby będą dołączać. Dzisiaj z nami jest Damian Miszowaty, jak zwykle w temacie obsługi kont na Amazon i sprzedaży. Dzisiejszy webinar będzie poświęcony obsłudze klienta, także wszystkie tematy dookoła tego będą przez Damiana omówione. Standardowo zapraszam Państwa do aktywności na czacie. Po prezentacji, czyli na sam koniec spotkania, Damian odpowie na prawdopodobnie wszystkie pytania, które się pojawią. Natomiast nagranie z dzisiejszego webinaru będzie dostępne też na naszym kanale na YouTube. Także zapraszam do subskrypcji naszego kanału GS1 Polska. To wystarczy wpisać do wyszukiwarki i nasz kanał pojawi się oczywiście w wynikach. Dodatkowo zapraszam do zapisów na newsletter GS1 Polska. Tam za każdym razem informujemy o nadchodzących wszystkich wydarzeniach, które organizujemy, w tym webinarach e-commerce'owych. Damian, dziękuję, że jesteś dzisiaj z nami. Oddaję Tobie głos. Z niekrytą przyjemnością poprowadzę dzisiejszy webinar. Dzięki, Kasiu, za wstęp i witam Was wszystkich. Cieszę się, że tak licznie się zgromadziliśmy. A dzisiejszy temat jest często traktowany trochę po macoszemu, a ostatecznie jest jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o sprzedaż w serwisie Amazon, a w szczególności tutaj w modelu seller, FBM. Cieszę się, że jesteśmy w doborowym towarzystwie. Jak macie pytania, od razu je zadawajcie, nawet w trybie Q&A na koniec webinaru odniosę się. Dużo jest treści dzisiaj i dzisiejsze treści będziecie mogli pobrać na naszej stronie. Po webinarze powinno mi się udać wygenerować link, więc ta prezentacja będzie dla Was jak najbardziej dostępna, a nie ukrywam, że dzisiejsza prezentacja zrobiona jest z najlepszymi ekspertami z naszej firmy, mianowicie szefem działu Customer Supportu, szefową działu Search and Rescue, jednym z najlepszych naszych account managerów. No i tutaj nie ukrywam, że to jest taki deep dive, jeśli chodzi o tematykę samej obsługi klienta. Treści jest dość dużo, więc zaznaczam, że ja nie będę mówił wszystkiego, co jest napisane, bardziej będę mówił, jak to ja, od serca, czy będę mówił to bardziej w takim układzie, posiłkując się jedynie prezentacją, a powiem trochę o case studies, z którymi mam doświadczenie już bagatela ponad 6-letnie, więc z przyjemnością ujawnię trochę tajemnic odnośnie pracy z klientami na Amazon. Mam nadzieję, że Wam się to przyda i zwrócicie na to uwagę, a kilka takich ciekawostek, takich easter eggów na pewno Wam sprzedam. Idąc od pierwszego punktu. Jak wiecie, Amazon sam w sobie jest takim wielkim, pokolorowanym Excelem. No i przy tym Excelu są różne wagi. Różne wagi, które są związane z określonymi czynnościami, które realizujemy wewnątrz Amazona. No i te czynności to są chociażby kwestie dotyczące order defect rate. Order defect rate, czyli te trzy litery, które są często zmorą sprzedawców, w szczególności w modelu FBM, bo to one tam najbardziej dotykają sprzedawców, to jest wskaźnik wadliwych zamówień. I składa on się z trzech podstawowych zakresów. To jest negative feedback, agency guarantee claim i chargeback claim. Wskaźnik zamówień, on jest bardzo dotkliwy na samym początku sprzedaży, ponieważ teoretycznie mniej niż 1 na 100 zamówień może być obarczone order defect rate. Dla przekroczenia tego order defect rate to jest przede wszystkim utrata buy boxa, czyli brak możliwości reklamowania swoich produktów. Tak Amazon penalizuje to, jeżeli przekroczymy właśnie wskaźnik order defect rate. I co też bardzo bolące, wejście na podwyższony wskaźnik order defect rate powoduje, że samo konto spowalnia, przez co mamy mniej zamówień, przez co
dużo trudniej jest zbić nam te, podwyższyć nam tę podstawę i zbić to ratio procentowe tego 1%, tym bardziej, że wyliczany jest on na podstawie 60-dniowego okresu, co no w ogóle bardzo, bardzo boli. Tym bardziej też jest to uwierające dla cash flow, ponieważ podwyższony order defect rate wiąże się również często ze wstrzymaniem wypłat. Często może nawet prowadzić do blokady konta, no tylko tam trzeba naprawdę uporczywie starać się, żeby ten order defect rate doprowadził do tego, no ale zwracam uwagę, że nie możemy tych wskaźników, że tak powiem, traktować absolutnie po macoszemu. Order defect rate jest jednym z kilku najważniejszych wskaźników, jeśli chodzi o sprzedawców, którzy sprzedają w modelu z wysyłką własną, czyli fulfilled by merchant. Tutaj macie informacje o tym, jak wygląda order defect rate, jak jest wyliczany. Tutaj musicie zwrócić uwagę, że jeżeli dostajemy nawet 3 strzały za jedno zamówienie, to cały czas jest to liczone jako 1, czyli jako nie podwyższa to licznika, czyli w tym wypadku dostanie strzału we wszystkich 3 obszarach, czyli A to Z Guarantee Claims, Chargeback Claims i Negative Feedbacks, to jest nadal 1, no niemniej jednak i tak to jest dużo. A co ciekawsze i co może być dla Was ciekawe i takie wcale nieoczywiste, to jest to, że najbardziej na buy box i w ogóle na sprzedaż wpływ mają A to Z Guarantee Claims. To jest coś, czego nie widać wewnątrz Amazona. Jest to, że tak powiem, taki easter egg, czy taka właśnie wiedza ukryta, ale rzeczywiście A to Z Guarantee Claims najbardziej wpływają na to, jak kształtuje się buy box, jak ten buy box fluktuuje, no i jak wygląda nawet ta sprzedaż organiczna. Więc zwracam uwagę, że najbardziej bolesne dla Was są na pewno wskaźniki reklamacji A to Z Guarantee Claims. Negative feedback jest mniej uciążliwy, chargeback claim się bardzo rzadko zdarza, on nie jest bardzo popularnym narzędziem, jeśli chodzi o penalizację sprzedawców czy roszczenia zwrotne, jeśli chodzi o obciążenie kart kredytowych. Niemniej jednak zwracam uwagę, że tak czy owak trzeba mieć je pod kontrolą, bo sumarycznie, jeśli one nam przekroczą ten 1% order defect rate'u, no wpływają bardzo istotnie na to, jak wygląda nasza sprzedaż, zarówno reklamowa, jak i organiczna, jak i całe, że tak powiem, ratio naszego konta. No, dlatego też tutaj silnie zwracam uwagę, że na tę okoliczność Amazon promuje usługę Fulfillment by Amazon, w którym order defect rate jest również, niemniej jednak pojawia się dużo, dużo rzadziej niż w przypadku modelu FBM. Takie wskaźniki, które mają znaczenie, to poza tym A to Z Guarantee Claim, o którym wspomniałem, że jest bardzo mocno penalizowany, jest również Return Request, ponieważ same Return Requesty muszą być odpowiedziane w ciągu 48 godzin. Z tego obowiązku nie można zejść, nie można tego obowiązku ograniczyć. Często nawet sprzedawcy celem automatyzacji return requestów robią coś takiego jak returnless refund, czyli oddanie środków bez konieczności zwrotu towaru przez klienta. Jeżeli sprzedawca nie oferuje zwrotu na terenie na przykład Niemiec, a sprzedaje na rynku niemieckim, a towary są poniżej 25 euro, to Amazon z automatu w ogóle odda te środki przy return requestie, więc zwracam uwagę, że tam jest trochę jeszcze takich wilczych dołów, które trzeba przebrnąć, a które są tak naprawdę ukrytym kosztem prowadzenia działalności. Jeszcze trochę o A to Z Guarantee Claimie powiemy. Sam A to Z Guarantee Claim to jest przede wszystkim najczęstsza przyczyna otrzymania A to Z Guarantee Claimu, to jest przesyłka opóźniona, uszkodzone opakowanie, uszkodzony sam produkt,
albo w ogóle produkt różniący się od opisu, czy niezgodny z opisem, no i też brak odbioru przez klienta również jest, może być penalizowane w A2Z Guarantee Claims. I jest to, wiem, że jest to bolesne, ale niestety w ten sposób to działa. To jest jakby mobilizacja po stronie sprzedawcy, który ma w pewien sposób postarać się, żeby ten klient ostatecznie ten towar dostał, czyli żeby jego metoda dostawy była skuteczna. Tak jak wspomniałem, jest coś takiego jak automatyczna akceptacja. Tutaj jest automatyczna akceptacja roszczeń z tytułu A2Z Guarantee Claims i powiem Wam, że w przypadku, jeżeli tych A2Z Guarantee Claims nie dostajecie dużo, to dla Was dużo bardziej opłacalnym tym kosztem paramarketingowym tak naprawdę jest zwrot środków klientowi bez konieczności rozstrzygania, kto jest winny przy tym A2Z Guarantee Claim, bo tak jak przypominam, A2Z Guarantee Claim to jest poniekąd, to jest coś na zasadzie bezstronnego sądu, w którym Amazon jest sędzią i Amazon ocenia, czy w danej sytuacji zaszły przesłanki dotyczące winy albo niewiny naszego sprzedającego. Tylko problematyka jest taka, że sam otwarty A2Z Guarantee Claim już się liczy do statystyk. To nie jest tak, że to jest, że pozostajemy na wolności do momentu skazania przez sąd, tylko tak naprawdę trafiamy do aresztu tymczasowego i to, czy z niego wyjdziemy, zależy od tego, czy wygramy to A2Z Guarantee Claim. Więc zwracam uwagę, że doprowadzanie do A2Z Guarantee Claim, nawet otwartego i nierozstrzygniętego, już wpływa na statystyki, czyli już może być po waszym buyboxie, już może wam ograniczać możliwość advertisingu, czyli sprzedaży reklamowej, ale też sprzedaży organicznej, co może spowolnić waszą całą machinę amazonową, no i też spowolnić wypłatę środków, czyli zatrzyma się wam biznes. Dlatego jeżeli macie niedużą ilość tych A2Z Guarantee Claimów na poziomie jakiegoś procentu, a może promilu, no to z mojej perspektywy dużo lepiej jest oddawać tym klientom te środki wcześniej, bo traktuje się to raczej jako koszt marketingowy, a nie jako utratę środków przez złośliwość na przykład tego klienta. To tutaj trochę trzeba przestawić mindset, bo dużo więcej będzie nas kosztować próba rozstrzygania takiego roszczenia na własną korzyść niż po prostu zwrot środków i zakopanie tematu bez otwierania tego A2Z Guarantee Claim. Przy chargebacku jest coś takiego właśnie jak wniosek o obciążenie zwrotne kart kredytowych. To jest tak, że ten chargeback claim może być wniesiony. Często jest wnoszony, jeżeli na przykład karta została użyta w nieuprawniony sposób. No i wówczas Amazon rozstrzyga o tym, czy te środki, które mają być oddane, są oddawane z kasy sprzedającego czy z kasy po prostu Amazona, albo jest to zamówienie, że tak powiem, rozwiązywane na zasadzie zwrotu towaru, albo ten towar nie przyszedł jakoś uciążliwie, to wówczas ten chargeback claim jest tak naprawdę takim silniejszym A2Z Guarantee Claimem, tylko trudniejszym do udowodnienia po stronie klienta. I zwykle te chargeback claimy się kończą pozytywnie dla sprzedającego, to znaczy zwykle to jest coś takiego, że albo jest odrzucony ten wniosek, albo po prostu środki są oddawane z konta bankowego, a nie są pobierane z konta Amazon, a nie są pobierane ze środków sprzedającego. To się często zdarza, gdy na przykład, no nie wiem, małoletni syn użyje karty kredytowej do zakupów na Amazon, czego rodzic nie autoryzował i nie wiedział nawet, że ta karta została mu zabrana, albo w przypadku kradzieży na przykład karty kredytowej. No i tutaj to jest tak jak wspomniałem, przy chargebacku, jeśli sprzedawca jest winny, to sprzedawca oddaje środki. Jeżeli Amazon, jeżeli oszustwo jest, zostało popełnione na karcie kredytowej albo nieuprawnione użycie tej karty kredytowej, wówczas oddaje środki Amazon.
to zapobieganie roszczeniom z tytułu chargebacku to jest o tyle problematyczne często dla tych, którzy wysyłają towary pocztą, bo zwykle tam nie ma adresu trackingowego. No i plus przechowywanie informacji o zamówieniach jest też dość istotne z perspektywy udowodnienia, że coś miało miejsce, a coś nie. Dlatego tutaj polecam cały czas trzymać te dane wewnątrz własnych integratorów czy sklepów, z którymi integrujecie serwis Amazon. Co nie wpływa na order defect rate, to jest voice of the customer. Voice of the customer został wprowadzony jako podpowiadacz swoisty dla sprzedawców, którzy wiedzą, na co najczęściej skarżą się klienci. Klienci mogą dawać, że tak powiem, miękkie sugestie odnośnie tego, w jaki sposób zostali obsłużeni, czy w jaki sposób zostali potraktowani przez sprzedającego, albo czy im się podoba na przykład określony produkt. I Voice of the Customer, czyli ten CX, czyli też ten Customer Experience Health, one nie mają wpływu na order defect rate, ale są podpowiadaczami dla sprzedającego, co ewentualnie poprawić w swoim dziale obsługi klienta. Invoice defect rate, generalnie wymagany poziom, tutaj mi samo przeskoczyło, pardon, wymagany poziom tego invoice defect rate to jest poniżej 5%. Tutaj zaznaczam, że ten invoicing najlepiej sobie zautomatyzować albo wewnętrznie przez system integracyjny typu iDoSell, BaseLinker albo cokolwiek innego, co używamy, albo przez automatyczne faktury poprzez Amazon. No i ten invoice defect rate rzeczywiście 5% nie może przekraczać. Kiedyś invoice defect rate nie był penalizowany, teraz jest penalizowany, ale nie ma wpływu na order defect rate. On jest traktowany, może być traktowany jako podstawa do zablokowania konta sprzedażowego, więc to jest takie trochę go no go, zero-jedynkowe, niemalże jak kod binarny. Trochę o negatywnych opiniach, o właściwie negatywnych recenzjach i negatywnych opiniach. Mamy podstawowy podział, który zapewne dobrze znacie, czyli feedback i product review. Feedback to jest ocena o sprzedawcy, product review to jest opinia o produkcie. Więc mamy te dwa podstawowe segmenty, które rozróżniamy. No i przy feedbacku, feedbacki są... Kiedyś były bardzo proste do usuwania i nawet był jeden błąd w systemie Amazona, że można było te feedbacki usuwać z automatu, jak się zawiesiła przeglądarka, to jest dość ciekawe. I rzeczywiście działało tak, że się dało wyczyścić konto do zera ze wszystkich opinii, nawet tych, które były powyżej 90 dni, bo kiedyś tego ograniczenia odnośnie 90 dni od daty zakupu nie było. Teraz jest tak, przepraszam, 60 dni od dnia wystawienia. 90 dni to jest od daty zakupu kupujący ma, 60 dni jest na usunięcie, chociaż nie wiem, czy tutaj literówki koledzy nie zrobili, bo mam wrażenie, że to jest 90 dni i chyba jest tam 90 dni od daty wystawienia na usunięcie, to znaczy, że są 3 miesiące, bo jest over 90 days z tego, co pamiętam, ale nawet sprawdzę za chwilę, to wam powiem, bo to możliwe, że literówka się wkradła. Kupujący może ten feedback zostawić o tym, w jaki sposób przebiegła obsługa danego zamówienia, ale nie powinien tutaj zostawić opinii o produkcie. I wówczas, jeśli to jest opinia o produkcie, to da się ten feedback automatycznie usunąć. Jest taka możliwość i jest to funkcjonalność po prawej stronie. Trzeba tam z listy wybrać przycisk Remove Feedback, no i wówczas system automatycznie miele i mówi o tym, czy dany feedback może zostać usunięty, czy nie. Jeżeli nie może zostać usunięty, zawsze można otworzyć case'a i się case'ować z Amazonem w kwestii usunięcia danego feedbacku, który no, jest nieuprawniony. I to, co ciekawe, można usuwać zarówno negatywne, jak i pozytywne feedbacki. Są tacy, którzy usuwają na przykład pozytywne feedbacki, bo są product reviewsami tak naprawdę. Z drugiej strony ten jest oczywiście, kto nie próbuje, tego feedbacku nie usunie. Guideliny, jeśli chodzi o usuwanie tego negatywnego feedbacku, są całkiem jasne. To znaczy to zamówienie, jeśli było realizowane w FBA,
to może zostać usunięte, w szczególności jeśli problematyka dotyczy logistyki. Jeśli jest opinia produktowa, to ten feedback też może zostać usunięty, albo jeśli jest obraźliwy język albo dane wrażliwe, ale czasami się zdarza tak, że Amazon nawet nie chce usuwać feedbacku na temat sprzedawcy w modelu FBA. Bo jest tam jakaś taka, są takie cząsteczki zawarte w tej informacji, które na przykład dotyczą w jakiejś mierze samego sprzedającego i czasami nawet tych FBA-owych, realizowanych przez FBA-a, feedbacków nie da się usunąć, dopiero trzeba się case'ować, a czasami i to nawet nie przechodzi. Jeśli chodzi o product review, to jest bardzo ciężkie do usunięcia. Product review kiedyś się usuwało na wniosek, pisało się wniosek w case logu i mówiło się, że na przykład dany product review jest nieuprawniony z tej przyczyny, że na przykład zawiera nieprawdziwe informacje albo nie dotyczy tego produktu, whatever. Tam też te opinie o produkcie bardzo mocno wpływają na pozycjonowanie samego produktu, jego taki street credit amazonowy, to jak się pozycjonuje, sprzedaje i tak dalej. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę, że jeśli nie spełniają te opinie wymogów odnośnie usuwania automatycznego, to te opinie nie zostaną usunięte i trzeba wnioskować o to. Z tego co pamiętam, to teraz jest takie forum, na którym można robić voting tego, czy dana opinia może zostać usunięta, czy nie, ale generalnie jest to trudne. Często sprzedawcy robią coś takiego, że wystawiają produkt po prostu pod nowym kodem EAN, co jest oczywiście może nie tyle nielegalne, co jest takie paralegalne, no ale rozumiem jakby intencje, bo czasami rzeczywiście dobre produkty są zakopywane przez to, że ktoś dokłada te opinie i ta opinia na przykład tyczy się logistyki, a nie samego produktu. A to i czasami nawet dotyczy się logistyki FBA. Kolega Cyprian Iwódź, który sprzedaje te skarpetki pizza, on miał kiedyś taki przypadek, że rzeczywiście dostał product review odnośnie złego opakowania, które to skiepścił Amazon, a nie skiepścił sam sprzedający, sam producent, czyli sam Cyprian. Idąc dalej odnośnie tych działań, które są zabronione w kontekście usuwania negatywnych opinii o produktach, no to z pewnością próba przekupstwa wszelkiego rodzaju, próba jakiegoś wpływania, próba nakłaniania klientów albo próba recenzowania produktów w jakiś kontrolowany sposób. Zaznaczam, że z drugiej strony, po drugiej stronie tej barykady są działania Black Hat Tactics i hijackerskie, gdzie często konkurenci zostawiają negatywne opinie na temat produktów po to, żeby go zdeprecjonować, a czasami konkurenci robią jeszcze co innego, czyli zostawiają masę pozytywnych opinii po to, żeby Amazon się przyczepił do silnika wystawiania pozytywnych opinii i stwierdził, że tu jest coś nie tak i te opinie są na pewno kontrolowane, więc różne są, że tak powiem, sposoby i metody na to, żeby taki produkt zdjąć z katalogu sprzedażowego wewnątrz serwisu Amazon. Tutaj zaznaczę, że te product reviews w tym momencie, z tego co pamiętam, już jest opcja kontaktowania się z klientami, którzy zostawili nam product reviews, więc możemy nawet zidentyfikować, kto to product review zostawił. Kiedyś to nie było wcale takie proste. I tutaj mówię o product review, nie mówię o negative feedbacks. Jak można sobie radzić z tymi negatywnymi opiniami na temat sprzedawcy? Właściwie to negatywnymi ocenami, tak jak to określiłem, to już kwestia nomenklatury, no to można poprosić o usunięcie albo spróbować odpowiedzieć klientowi
na takim, że tak powiem, publicznie odnośnie tego, że na przykład przeprasza się, że poprawi się albo że oferuje się w jakiś sposób swoją pomoc w zakresie tego określonego zamówienia. No i wówczas po stronie sprzedającego zostaje kontakt do klienta. Oczywiście w żadnym wypadku nie można go w żadnej mierze przekupywać. No i tutaj jak uniknąć negatywnych opinii? To ja nie ukrywam, że to jest poniekąd dezyderata, tak? Czyli zbiór pustych bzdur. No żartuję, oczywiście to jest zbiór dobrych rad, na dobrymi radami pieku jest wyprodukowane, ale tak naprawdę to są najprostsze działania, które możecie wykonać. Tak naprawdę są to najbardziej podstawowe działania, które no praktycznie w każdym e-commerce powinny funkcjonować na wysokim poziomie, czyli wysyłka towaru na czas, kontaktowanie się i rzetelne odpowiedzi klientowi, odpowiednie opakowanie, dostarczenie produktu na czas, kompletacja, konfekcja tego towaru zgodnie z opisem zamówienia, nic więcej, nic mniej. To są takie truizmy, ja wiem, ale nie ukrywam, że te truizmy często są pomijane. Dla wszystkich zainteresowanych na górze macie pomarańczowy panel, tam jest newsletter GS1 Polska, gdzie możecie uzyskać informacje na temat webinarów nadchodzących, na temat wydarzeń, które no, powinny być dla Was interesujące, tym bardziej, że szykujemy się gdzieś już w niedalekiej przyszłości na kolejną edycję eventu Polscy Sprzedawcy na Amazon, gdzie będziemy gromadzić naszą społeczność offline'ową. Mamy nadzieję, że się uda zrobić zaraz po wakacjach kolejny event z serii. Zaprosimy tam ekspertów, panelistów, tak żeby podzielić się z Wami wiedzą i trochę ponetworkować. Tutaj trochę odnośnie integracji, czyli tak naprawdę takiej globalnej automatyzacji naszej działalności, jeśli chodzi o proces obsługi konsumenta, to jest przede wszystkim ta poprawna integracja z Amazonem odnośnie stanów magazynowych, odnośnie cen, odnośnie wstawiania trackingu i trackowalnych numerów przesyłki. To jest także invoicing, o którym wspomniałem, czyli to, żeby nie mieć tego podwyższonego invoice defect rate'u. Integracja z Amazonem to jest po prostu źródło informacji dla klienta końcowego, które pozwala mu trackować, śledzić, gdzie jest jego produkt. Z drugiej strony mamy kwestię odpowiednio dobranych modeli logistycznych i integracji z przewoźnikami, czyli to przekazywanie tych numerów trackingowych, ale międzynarodowych numerów trackingowych, które są śledzalne. Więc te numery trackingowe to jest dla nas coś bardzo istotnego, ponieważ one pozwalają śledzić systemowi Amazon produkt, na jakim etapie dostawy on jest, co pozwala przekazać rzetelną informację klientowi. No i tutaj działanie w modelu FBM to jest no przede wszystkim ta automatyzacja integracji, działanie w modelu FBA. Im więcej produktów mamy w FBA, tym zdrowiej dla naszej obsługi klienta, bo tak naprawdę w modelu FBA teoretycznie przynajmniej obsługę klienta w większej części przejmuje sam serwis Amazon poprzez własny customer support. No i tutaj taki executive summary, powiedzmy sobie, czyli jeszcze lepszy customer support. Możecie sobie zrobić screena. To jest znowu dezyderata, ale to są naprawdę proste kwestie, o których ja często wspominam na webinarach. To znaczy zawalona obsługa klienta, czyli na przykład wychodzi nam taki łańcuszek, że mamy towar, który jest świadomie wysłany ze spóźnieniem, czyli rośnie nam tak zwany late shipment rate, później ten towar jest dostarczony z opóźnieniem, czyli spada nam on-time delivery, czyli klient jak założy nam A to Z guarantee claim albo da negatywny feedback, to kasę dostanie praktycznie od razu z powrotem, co wpływa na nasz buy box, czyli możliwość reklamowania, co wpływa na naszą sprzedaż reklamową, co wpływa na naszą sprzedaż organiczną, co wpływa na nasz cash flow, co wpływa na kondycję naszego biznesu na Amazon. No i
tak się kółko zamyka. To jest błędne koło, no, z którego można się wyrwać tylko tym, żeby ten customer support działał na naprawdę wysokim poziomie. To jest cardio, tak? To jest takie daily cardio, które musimy wykonywać, jeśli wiemy o tym, że nie wiem, jest 3 maja albo 11 listopada i wtedy nie wyślemy nic, to musimy wydłużyć handling time bezwzględnie i tutaj nie ma co do tego dyskusji, czyli wydłużamy czas przygotowania towaru do wysyłki. I to nie jest tak, że może tam zafejkujemy numerami trackingowymi, podamy numer trackingu, nie wiem, 10 listopada, a tak naprawdę wyślemy 12. Amazon się o tym zorientuje. Uwierzcie mi, że oni znają te numery, wiedzą, że często dochodzi do takich fejków i zwykle penalizują to, jeśli coś takiego się dzieje i mają dużo większe baczenie, więc to nie jest tak, że robimy jakiś tyk, drogę na skróty i tak dalej. Nie ma skróconych dróg. Mam nadzieję, że Wam trochę rozświetliłem ten obszar customer supportu i dałem kilka tych protipów, gdzie powinniście przede wszystkim trzymać surową dyscyplinę odnośnie czy wiadomości, czy kwestii roszczeń zwrotnych, czy kwestii samej terminowej wysyłki. Mam nadzieję, że Wam to trochę pomogło, a teraz przejdziemy do sesji Q&A, bo trochę tych pytań się zgromadziło, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Więc przejdziemy sobie po kolei. Pierwsze od Sebastiana. Witam Panie Damianie. Czy zauważył Pan ostatnio u swoich klientów, że wysyłki z FBA są mocno opóźnione? Tak jak wcześniej było to 1, najpóźniej 2 dni, tak teraz to sięga nawet 4 dni. Szczerze mówiąc, nie zauważyłem czegoś takiego, a mamy dość dużą próbę statystyczną, ale proszę sprawdzić, czy przypadkiem nie wynika to z jakiegoś FC processing, czyli tego, że na przykład, nie wiem, odpalił Pan nowy rynek FBA albo na przykład Pana towary są przenoszone z magazynu na magazyn. Czasami się zdarza i czasami rzeczywiście te towary mogą być wtedy opóźnione. Na to zasadniczo wpływu się nie ma, więc na FC processing. Więc tutaj pozostaje tylko, że tak powiem, poniekąd biernie czekać. Robert pyta. Damianie, a propos return request. Od jakiegoś czasu Amazon automatycznie zatwierdza nam każdy return request i nie mamy na to żadnego wpływu. Spotkałeś się z czymś takim? Tak, jeżeli nie masz lokalnego adresu zwrotu, to rzeczywiście Amazon może robić ten automatyczny zwrot na return request. Zadbaj o to, ta sytuacja się zmieni, a jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skontaktuj się z nami na hello@gonito.pl. Zostawię nasz adres mailowy, na jakieś podstawowe pytania postaram się Wam pomóc odpowiedzieć, tak żebyście nie tracili pieniędzy przede wszystkim. Artur pyta. Cześć, takie pytanko. Ostatnio zdarzają się nam komentarze, że Amazon wysyła nasz towar bez żadnego dodatkowego opakowania, nakleja etykietę na foliową torebkę, w którą pakujemy odzież. Torebka nie jest pomyślana jako opakowanie transportowe i robią się z tego problemy. Spotkałeś się z czymś takim? Jest sens próbować z kimś pogadać w tej sprawie w Amazonie? Tak, jest sens. To był kazus, który przytoczyłem podczas dzisiejszego webinaru. Cyprian Iwódź miał coś takiego, że też w torebki foliowe pakowali jego kartonowe pudełka Pizza Sox i one dostawały straszne cięgi podczas transportu, więc najpierw case w supporcie, a potem polecam się skontaktować z jednym z FBA menedżerów, chociażby na Polskę. Adres czy kontakt postaramy się załatwić taki bezpośredni i połączyć gdzieś w korespondencji mailowej, bo wiemy, jaki to jest problem, ale da się to rozwiązać. To jest podobny case co do przeliczania wartości i wag towarów, które trafiają do Amazon, bo czasami te wagi są przeliczone błędnie, więc trzeba te wagi jakby przeliczać i rzeczywiście Amazon to robi. W tym wypadku to samo. Jako osoba również zamawiająca produkty, Robert tutaj pisze, jako osoba również zamawiająca produkty potwierdzam, że nie chodzi tylko o Wasze produkty. W ostatnich tygodniach, może miesiącach, 6 ubrań dotarło do mnie właśnie w takim stanie, jak piszesz. Tutaj polecam wrócić z informacją do Amazon, że produkty nie mogą być pakowane akurat w ten sposób, który Amazon preferuje. Jak w sprytny sposób mogę jeszcze zachęcić klientów do pozostawiania feedbacku poza głośnikiem request feedback? Inserty, czyli karteczka z insertem, to jest sprytny sposób. I ewentualnie dopisek w wiadomości na przykład sieci kurierskiej, będziemy zobowiązani za feedback.
innych sposobów to raczej nie ma. Kolejne pytanie. Czy zauważył Pan znaczne pogorszenie seller supportu, brak wiedzy, odpowiadania na case? Ja to zauważyłem od zeszłego roku listopada. Wymowny zatem będzie tu milczenie. Na to nie odpowiem. Jakie dodatkowe systemy informatyczne, programy można wprowadzić, aby obsługa klientów była lepsza? Jakieś przykłady programów? Polecam Responso. Produkt z Gdańska, responso.com. Ostatnio się zakolegowaliśmy. Fajnie działa. Czy odpisywanie na pytania klientów, pytanie do produktu, niewiadomość do sprzedającego i uznanie odpowiedzi za pomocną wpływa jakoś na buybox? Nie wpływa. Nie ma to wpływu na buybox. Idziemy dalej. Odpowiadając na Pana odpowiedź. Odnośnie czasu wysyłki mam 450 produktów, więc nie przemieszczałem wszystkich moich produktów. Nie otwierałem żadnych nowych rynków, robiłem kilka case, dzwoniłem 3 razy, ale żadnych konkretnych informacji nie uzyskałem. No szczerze mówiąc, nie ma teraz jakiegoś bardzo szczytu sezonów i e-commerce jest generalnie odrobinę spowolnienie, więc zastanawiam się, co by mogło tutaj wpłynąć. Ewentualnie moglibyśmy zrobić bezpłatny audyt hello@gonito.pl. Pod NDA-em możemy zrobić bezpłatny audyt i zweryfikować ewentualnie, co tam się dzieje, bo na tę chwilę nie mam pomysłu, szczerze mówiąc. Kolejne pytanie. Czy zauważył Pan kolejną anomalię Amazon odnośnie tego, że na przykład w 30 produktach moich Amazon bez informacji zmienił kategorię? Sam bez żadnej informacji. Standard akcja. Jeśli po keywordach im pasuje do innej kategorii, albo na przykład jakieś feedbacki klientów odnośnie tego są, to tak rzeczywiście Amazon robi. Wtedy trzeba case'ować. Albo flat file'em, albo case'ować. Czy można na Amazonie ustawić urlop, czy tylko przedłużyć obsługę zamówienia? Można i urlop, tylko wtedy urlop depozycjonuje nam całe konto i depozycjonuje nam towary, więc dużo lepsze jest wydłużenie handling time, które depozycjonuje tylko w połowie, ale depozycjonuje. A propos feedbacków i problem z usunięciem feedbacka. Wysłaliśmy paczkę z Irlandii do Niemiec. Służba celna obciążyła klienta cłem z racji Brexitu. Dla Irlandii obowiązuje osobny protokół i jest traktowany jako kraj w UE. Cło więc nie obowiązuje. Klient wystawił nam negatywnego feedbacka, Amazon nie chce go usunąć. Amazon go nie usunie, bo Amazon nie ma wglądu w to, co się tam rzeczywiście zadziało. Może rzeczywiście zadziała się jakaś kwestia niekomfortowo dla klienta, ale z tym nic nie zrobisz. Niestety, do Amazon nie ma co podbijać, ewentualnie tylko do klienta, żeby uwiarygodnił, że rzeczywiście został obciążony cłem i ewentualnie oddać wartość cła do klienta i wtedy dogadywać się z nim odnośnie feedbacku, ale innej opcji tu nie ma. Amazon tego na pewno nie zrobi. W jaki sposób możemy poprosić klienta o pozostawienie opinii, aby nie naruszyć polityki regulaminu Amazona? Trzeba się posługiwać, że tak powiem, ambientem słownym, czyli nie pozostaw nam 5-gwiazdkową opinię, tylko będziemy zobowiązani za pozostawienie opinii. Inserty, wiadomości do klienta, request o feedback. Wiele więcej się nie da zrobić. Wracam do pytania o odpowiedzi na pytania klientów. Czy w takim razie jest sens to robić? Czy poza widocznością na karcie produktu w jakiś sposób to winduje sprzedającego? Analizowaliśmy w naszej firmie, potwierdzając tego sprzedaż rosła. Rosła, bo rosły prawdopodobnie organiczne pozycjonowanie karty produktowej. I w tym sensie to tak, to jak najbardziej będzie rosło, bo obudowuje to kartę, to jest tak jak trochę witamin dla karty produktowej. To znaczy, że ktoś tą kartą się interesuje, coś tam się dzieje, to żyje. Bo to jest składowa różnych komponentów. Ilość wejść, konwersja, ilość opinii, jakość opinii, ilość zadanych pytań, ilość odpowiedzi, ilość lajkowanych odpowiedzi, czy jest A plus content, czy jest wypełnienie odpowiednie na scenie słowami kluczowymi, czy jest niski return request, to jest kombinowane. I rzeczywiście na pozycjonowanie organiczne to będzie wpływało, ale nie wpływa na buybox, bo tego dotyczyło ostatnie pytanie. Dalej, pisałem do klienta, wysłałem odpowiedź w zasadzie teraz jak się tak zastanowiłem, to bezpośrednio nie ma wpływu na buybox, ale do pana Grzegorza wracając, to pośrednio ma wpływ na buybox, więc, zostałem, został do mnie zagięty parol. Gratuluję.
No nie, pośrednio ma to wpływ na Buybox, bo jeśli jest ostatecznie pozycjonowanie organiczne, sprzedaje się więcej, to sprzedawanie więcej tego produktu na karcie produktowej, która jest wysoko pozycjonowana, na przykład sami jesteśmy na tym Buyboxie, będzie miało wpływ na Buybox, w szczególności tej karty produktowej. Więc gratuluję. Nie wiem, czy czegoś nie pominęliśmy. Chyba nie. Dobra. Jest pytanie Roberta. Wracam do pytania o odpowiedzi na pytania klientów. Czy w takim... Aha, nie, przepraszam. Dalej. Pisałem do klienta, wysłałem odpowiedzi linki z przepisami, aż w końcu napisałem, że podejmę środki prawne, jeśli feedback nie zostanie usunięty. Amazon wysłał mi ostrzeżenie o łamaniu policy. To jest to, co mówiłem nawet odnośnie A2Z Guarantee Claims. Tam nie ma sensu się o to bić. W sensie in minus. Raczej trzeba in plus. Wyjść do klienta, przepraszam kliencie, zdarzyła się taka sytuacja i tak dalej. Ten klient może zostawić taki feedback. Niestety. I tutaj trzeba się dogadać z klientem, a nie z nim na noże. To teraz już raczej sprawa jest zakopana, Robert. Zbyt wiele ci nie wróżę z tej sytuacji. Dorota pyta. Klient po 5 miesiącach zgłosił do Amazona, że nie otrzymał od nas zamówienia. Mamy własnych kierowców, dlatego nie mieliśmy numeru przesyłki, ale mieliśmy podpis na CMRC. Amazon zwrócił klientowi od ręki pieniądze, ignorując nasze dowody. A2Z była sprawdzona przez Amazon przez 5 miesięcy bez skutków. Czy można jeszcze coś zrobić? Case'ować i prosić o eskalację do wyższego teamu. Ale to trzeba case, bo już nawet mailowo się nie da z nimi skontaktować. Tylko case'ować i prosić o eskalację do teamu wyżej, do kogoś wyżej. Ale w ogóle ciekawa sprawa. Robert pyta. Kolejna sprawa bardzo interesująca. Amazon wyłączył nam ponad połowę listingów. Na nasze pytanie odpowiedzieli: I have checked the details of ASIN and found that the option to list these items only for pre-approved sellers and is restricted for other sellers. This is due to the direct agreement request from the manufacturer of these products. I teraz coś ciekawego. Kontaktowaliśmy się z producentami i nikt takowej umowy z producentem nie ma. To prawdopodobnie dystrybutor reprezentujący sprzedającego albo ktoś, kto jest właścicielem określonego, nie wiem, patentu, bo nie wiem, jakie produkty sprzedajesz, czy to jest dystrybucja, czy to jest produkcja, ale to mógł to zablokować sam, to znaczy jakiś dystrybutor, i czasami się to zdarza rzeczywiście. Mieliśmy kilka takich sytuacji. Zastanawiam się, jak ci pomóc. Tutaj apelacja. Tutaj nawet nie case, tylko trzeba zrobić apelację, wysłać ją na jeden z tutaj jeden z adresów mailowych Amazona. To raczej nie pomoże. Tutaj przez apelację i case lock. W ten sposób bym zrobił. W razie co skontaktuj się z nami na hello@pogoni.pl, to jakieś kilka, a nie, my mamy się na Facebooku, to kilka protipów postaram się wyciągnąć z działu Search and Rescue i ci pomóc. Bo to jest dość, no nie ukrywam, ciekawy case. Tylko pytanie, czy ty jesteś producentem, czy sprzedajesz produkty takie bezpośrednio od producenta, czy od dystrybutora. Sebastian pyta, jakie rozwiązanie ma pan na kolejną anomalię Amazon? Brak widoczności produktu po żadnym słowie kluczowym. Kategoria OK, tytuł bullet point search term zrobione porządnie, tylko case czy jakiś inny sposób. Proszę o weryfikację, czy z kodu pocztowego właściwego pan sprawdza widoczność produktu, a jeśli nie, to najpierw reklama, push reklama, push reklama, a dopiero potem będzie się pojawiać na słowach kluczowych. Proszę pamiętać, że 3-6 miesięcy to jest często pozycjonowania, wypozycjonowania słowa na określone słowa kluczowe. Informacyjnie na górze niebieska belka dla Was, tak żebyście mogli się zapisać na kolejne webinaria i kolejne webinaria pewnie mamy gdzieś za 2 tygodnie, pi razy oko, więc zapraszam Was serdecznie. A tutaj Robert jeszcze mówi, że sprzedają ubranie bezpośrednio od producenta. No to pytanie, ilu tych dystrybutorów jest na rynku lokalnym? Bo to może mieć wpływ, a nawet nie na rynku lokalnym, a na rynku paneuropejskim, bo jeśli zostały przeniesione gdzieś tam prawa, znaczy możliwość zarządzania marką,
to rzeczywiście sam dystrybutor mógł coś takiego ograniczyć. I sprawdź, kto jest na tym listingu, albo kto jest na większości listingów jako jedyny wyłączny teraz sprzedawca określonych asinów. To w ten sposób bym podziałał. A później apelacja do Amazona. Panie Damianie, wydaje mi się, że dotarłem do granic organicznego wzrostu mojej formy na AM. Czy można się zwrócić do Państwa o pomoc? Nie chodzi o obsługę 360, ale jakieś kolejne wspólne kroki, aby dalej rozwijać temat. Pewnie. Formy. Myślałem, że to forma do ciasta firmy. Tak, zapraszam. hello@gonito.pl. Jak to jest, że tutaj jeszcze pytanie, jak to jest, że znalazłem jeden listing, 12 sprzedawców i nikt nie ma Buybox, mimo że 7 z nich ma FBA i bardzo dobre feedbacki. Zweryfikuj, czy z właściwego kodu pocztowego sprawdzasz ten listing, a z drugiej strony rzeczywiście może nie być Buyboxa, jeśli Amazon, jeśli mają inne statystyki zawalone, albo na przykład radykalnie podnieśli cenę, albo na przykład wcześniej był tam Amazon jako vendor i miał bardzo niską cenę, a Amazon vendor spadł, bo czasami takie rzeczy się zdarzają. To jest ciągła gra. Chyba mamy wszystko. Chyba, że jeszcze coś wpadnie. Teraz mały dowcip do poprzedniego tematu. Na większości listingów jest Amazon. No to masz odpowiedź na pytanie. To jest standard akcja. No jak mieliśmy na przykład case, że mieliśmy podrabiane walizki od wzorca Rimowa, to na 5 wariacjach, na których był, na 3 był seller, na 2 był vendor, to na 3 seller został zablokowany, a vendor te 2 cały czas sourceował i nie zablokował tych listingów. W jaki sposób można uniknąć blokady konta, jeśli z tego samego komputera loguje się na kilka kont? W tym momencie już nie ma z tym takiego dużego problemu, tylko no, sposób na uniknięcie blokady konta jest niezablokowanie jednego konta, bo później to poleci jak domino. Ale multiple seller account i related seller account zostały zdepenalizowane wewnątrz systemu Amazon. To znaczy teoretycznie można już korzystać z wielu kont sprzedażowych bez konieczności anonsowania i uzyskiwania pozwolenia od Amazona, ale to teoria. W praktyce bywa tak, że rzeczywiście nawet Amazon potrafi zablokować, logując się na kilka kont, no ale wtedy wystarczy apelacji i dość szybko odblokowują, no ale uniknięcie blokady konta, w tym wypadku mając kilka kont, to jest niezablokowanie jednego konta, bo jak są powiązane konta, to wówczas one padają po prostu jak domino. No. Chyba mamy wszystko. Elegancko. Pół godziny webinar, 15 minut pytań. Jesteśmy ładnie zamknięci o czasie. Każdy może wrócić do pracy. Samo się nic nie zrobi, jak mawiał Mariusz Pudzianowski, więc wszystkich Was zapraszam do roboty i bezpiecznych sprzedaży. Następny anons o następnych webinarach już niedługo wyjdzie z kanałów GS1 Polska. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za możliwość dzisiejszej prezentacji. Fajna, zwarta ekipa, konkretne pytania. Ja tak lubię, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Kilka protipów macie tutaj ode mnie. Jak macie pytania, hello@gonito.pl, a jeśli macie cokolwiek, co Was jakoś mocno dręczy, czy macie jakieś zagadnienia, które chcielibyście poruszyć, zapraszam Was na grupę Polscy Sprzedawcy na Amazon, na Facebooku. Postaramy się tutaj Wam pomóc. Ja Wam serdecznie dziękuję. No i mam nadzieję do niedługiego usłyszenia. Życzę Wam bezpiecznych sprzedaży. No. Pogodnej środy.